Sportbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Jesteśmy w Kolejkowie. Witamy serdecznie chłopaków z WKS Śląsku Wrocław. Na otwarciu nowej części makiety w Kolejkowie, która jest poświęcona właśnie tej drużynie piłkarskiej. Mam nadzieję, że będziemy tym sposobem promować piłkę nożną i oczywiście nasz ukochany WKS Śląsk Wrocław. Dzisiaj w Kolejkowie pojawiły się piłkarze Śląska, oczywiście najlepsi, i autobus Śląska. Nad tą makietą, nad tą scenką pracowaliśmy tydzień czasu. Trzech modelarzy wykonywało bardzo precyzyjnie figurki, napisy, malowali autobus i oczywiście wiernych kibiców WKS Śląska Wrocław. Liczę na odwiedziny kibiców Śląska, ale przede wszystkim Kolejkowo jest we Wrocławiu i nie mogło zabraknąć WKS-u Śląska. Na pewno coś fajnego zobaczyć siebie w postaci miniaturkowej, więc na pewno nie tylko ja, jest Piotrek Celeban, jest Mariusz Paweles, jest kierownik, nawet widać, że przyszedł dzisiaj w tej samej kurce, co jest na tej małej tej w makiecie, więc na pewno fajnie zobaczyć siebie w postaci takiej małej, dlatego zachęcam osoby, żeby zwiedzali te muzeum, bo na pewno jest warto, bo widać starannie wykonane rzeczy, które przedstawiałem Wrocław, nie tylko Wrocław, bo też Dolny Śląsk, a też naszą drużynę WKS Śląsk Wrocław, więc na pewno miło było dzisiaj tutaj gościć i zobaczyć siebie w takiej małej postaci. No tutaj jak widzimy, ideą powstania Kolejkowa jest pokazanie miejsc charakterystycznych, ważnych dla Dolnego Śląska. Mamy schronisko na Śniece, charakterystyczny neon z placu Kościuszki, mamy rynek wrocławski. Jak zapewne Śląsk Wrocław jest bardzo ważnym klubem na Dolnym Śląsku, dlatego też znaleźliśmy się tutaj w zaszczytnym miejscu, co bardzo cieszy, bo to jest bardzo fajna inicjatywa, z której jesteśmy zadowoleni. No to tak, nigdy nie miałem takiej figurki malutkiej, ale tam troszeczkę jestem wyszczuplony, więc pewnie wzór był brany sprzed kilku lat.